Witajcie, nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Katowice Airport, a to jest vlog pyrzowickiego lotniska z raportem z rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport. To już 14 tego typu raport, a w tym odcinku podsumujemy październik 2020 roku na placu rozbudowy naszego największego terminalu pasażerskiego. Gorąco zapraszam do oglądania. Vlogowe raporty z rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport. Zawsze zaczynamy od południa. Nie inaczej będzie i w tym przypadku. W październiku 2020 roku przed obiektem trwały prace brukarskie oraz przygotowania do wykonania podbudowy pod drogę oraz część parkingu. W holu głównym zarówno na parterze, jak i pierwszym piętrze układane są posadzki. W tym temacie jest sporo pracy, ponieważ powierzchnia terminalu B po przebudowie i rozbudowie wynosić będzie ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych, o 5 tysięcy więcej niż w starym terminalu B. Tędy pasażerowie będą zmierzać do kontroli bezpieczeństwa, a tutaj mamy ruchome chodniki komunikujące parter z pierwszym piętrem. Drugie piętro hali ogólnodostępnej. Kiedyś były tutaj stanowiska biur podróży, a po rozbudowie będzie restauracja. W różnych miejscach terminalu pojawiły się nowe powierzchnie, a to jedna z nich. Znajdzie się tutaj nowy salonik biznesowy na poziomie +2 hali odlotów. Na zakończenie zobaczmy trzy zewnętrzne klatki schodowe do boardingu. Trzy wieże to jeden z nowych elementów infrastruktury terminalowej, który pomoże zwiększyć przepustowość, a to dlatego, że w każdej klatce znajdą się po dwie bramki do boardingu. Przed rozbudową w terminalu B było 10 bramek. Po zakończeniu tej inwestycji będzie ich 16. Serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego vloga z raportem z rozbudowy terminalu pasażerskiego B. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy. A jeśli macie jakieś pytania do tego materiału, zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my postaramy się na nie merytorycznie odpowiedzieć. Gorąco zachęcam Was także do subskrybowania kanału Pyrzowickiego Lotniska na YouTubie. Koniecznie z dzwoneczkiem, dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych materiałach, które dosyć regularnie staramy się tutaj publikować. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem życząc Wam dużo zdrowia, mówię Wam do zobaczenia i do widzenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!